Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Krzysztof. Obiecałem wam pokazać, jakie przeróbki zrobiłem tak na szybkości w rozrzutniku, bo wiele z was było ciekawych, nawet ktoś tam podjeżdżał. Wysuwały się belki, na pewno u wielu z was jest taki problem. Już chyba teraz Metalfach stosuje właśnie to rozwiązanie, gdzieś to podejrzałem. Mianowicie po całej długości wstawiłem taki prostokąt w grubej ściance. Przyspawałem w kilku miejscach, można przykręcić na śruby. I belki nie mają możliwości wysuwania się. Jest ok. Tak, następną rzeczą, która jest przerobiona, a jest to proste rozwiązanie. Cały czas odkręcało mi się, zobaczcie, te flansze. Non stop. Co kilka rozrzutników musiałem to dokręcać. Mały pręcik wzdłuż. Jak będę potrzebował, to sobie odetnę. Nie odkręcają się, jest spokój. Kolejne rozwiązanie. Zobaczcie tutaj, może to będzie widać w ten sposób. Tutaj, gdzie było łożysko, to wszystko się wyginało do przodu, do tyłu. Tak samo z tyłu, jak widać, jest wszystko obspawane. Sam dane ze starego słupa, od tego wysokiego napięcia 60 tysięcy V, wzmocnienia z jednej strony, z drugiej strony. To o całości, plus jeszcze takie pręty żebrowane z daleka, jak widzicie. Nie przesuwa się to i ta flansza się tutaj nie wysuwa z klina. Zobaczcie, po środku między łańcuchami jest ta listwa. Łańcuch nie mają możliwości, belki nie mają się możliwości wysunąć. Bardzo szybkie do zrobienia, proste rozwiązanie. Jeżeli macie ten problem w Metalfachu, teraz wiecie, jak go rozwiązać. No i to by było na tyle praktycznie. To były takie wkurzające dookoła awarie, które musiałem przerobić. Bornik znów będzie za chwilę ważony, więc bez sensu mieć co tydzień rozrzutnik. Tutaj tak samo jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Słuchajcie, to też jest niepomyślane. Tu się nabija ta blacha pod spodem. Tu się gnój nabija, to się jakoś... A teraz u mnie jakoś przestało, nic jak tutaj ją poprawiłem, ale to też jest złe rozwiązanie, trzeba będzie to coś z tym wymyślać. Czekam za wapnem magnezowym już ponad tydzień. Chcę dotrzeć po kukurydzę. Przyjechała pszenica do siewu, ponieważ Emil był za drobny moim zdaniem. A w tym roku będzie to na pewno, bo już przyjechała 10 hektarów Limagren Jutta i być może formacja, ale to zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. O, ta leżówę zobaczymy, zobaczcie. Ta leżóweczka, nie używam teraz wcale. Gruzy gruberem równam. Stoi sobie. Ciężka talerzówka, ale muszę pomijać te talerze i będę, myślę, że będę jej używał chyba. Porządna komunistyczna talerzówka. A my jesteśmy u bażantów, zobaczcie, tutaj jest prąd, nie dotykam. Są sobie bażanty. Tak jak widzicie, zobaczcie, tu jest ich sporo. O, jeden na drzewie sobie zerwał, drugi. Patrzą, zainteresowały się, co się dzieje. Wyobraźcie sobie, że któregoś roku, nie wiem, po jakimś drzewie, górą, bo widzicie, siatka jest tutaj nylonowa, na całej górze, dostał do środka się w nocy lis. Nie mógł wyjść, gonił bażanty. Trzeba wstać i o 12 w nocy liska ustrzelić. Jak widzicie, Gabriel już przyleciał. Dokręcamy vloga następnego, żeby sprawiedliwość była, żeby Czarek się załapał. A mówi tak. Nakręcamy trochę, żeby wiesz, następnie, żebyś ty się załapał, nie? Mówi tak. Wrócimy, Krzychu będzie vloga kręcił. Zobaczmy, jak wcześniej wrócił. Wstyd. A kto tu wie, która jest godzina? Nikt tu nie mówi o czasie, bracie. Nie no, dzisiaj nie no, widzisz, bo jest ten. Wszyscy są tak, dwóch jest, czterech na poprawinach jakiś. To u tego jednego, co byłem, no mówi, no by kosił dzisiaj, ale nie ma tego. Nie ma kto mu ubijać, bo tamty z jego rodziny też jest znowu na tym, nie? No to jak nie ma kto. I jutro od rana cały dzień, następny cały dzień, a dzisiaj już jeszcze by można pojeździć, widzisz, no ale co zrobisz? A ma, i ciapka z turem. No, no to już są sprzęt. Co się przejmować, kurwa? Czarek, skąd wodę odkręcisz?
Przeczytałeś SMS-a? Na KFC zapierdziel. I my co będziesz się przejmował? Jedziemy na chatę, czy jedziemy na chatę. A co my na vlogu zrobimy, bo jak później wrzymy, musisz żonę pozdrowić. Co? Żonę pozdrowić. Pozdrawiam żonę, syna. Żeby nie było, że kobite. Za 5 lat obejdzie. No. Ładną kukurydzę mieli tam? No, na budach tam nisko zielone. U twojego wuja najładniejsze. Oni tam niskawo mają, nie? No, a i u tego. Tutaj, no. No też ma nisko ten. Tomczak. Super im wyszło, no. A powiedz, gdy dzisiaj na spokojności to koło można było ogarnąć, zabrać, nie? Może tak zrobimy. Wyłączona pewnie jest. Tego prowizjera włączałem. O je. Masz wolę? No powietrze, bo wiedzenie woda dojdzie teraz. Musi przepchnąć powietrze. Ty na pewno wodę odkręciłeś? No. Ale poczekaj, poczekaj, patrz, Gabryś, patrz. Chodź, coś ci pokażę. A, to nie jest połączone. Na pewno wodę odkręciłeś? Odkręciłem, jak Boga kocham. Panie, tylko nie leci, kurwa. Oj, dalej, bo oni dalej. Do bażantów pewnie puszczali. Ale stopa. Do bażantów. Czekaj, czekaj, bo... Nie, no przecież odkręcił, patrz, leci, zobacz. Widzisz? Jak zapierdziela? Najpierw mogłeś pomoczyć, ty Czarek. Mogłeś najpierw pomoczyć. Weź napis jakiś zrób fajny, a nie HWDP na 100%. No otwórz tutaj, to zajrzymy do środka. A tam nie ma co oglądać. A ja wiem, ale to niektórzy mi się może podobać. Wyślij mi go 30. Wiem. No. To jest 13. To silne palce masz, jak otworzysz. Chyba, że już luźny jest ten. Raczej abyś przepraszam, żonie ścisnął sutki, to ja nie wiem, chyba orgazm w miejscu. Nie no, duży silnik, no. Te niektóre mają fałki, nie? Mhm. A to jest rzędówka. I to ile to mocy z takiego pierdzielamentu, rozumiesz? I tu jest fałka. Tu nie, normalnie. Nie, myślę, że... Aha, dobra, fałka 16 zaworowa. Jest 800 koni. Ale widziałeś? Patrz. Tak, jedno siano jest. Taki napocony leciutko to, nie? Co? Leciutko, na coś mi mieniali, nie? Trochę. A jednak nie jest pachura, nie? Bo to ci się nie wali. Ale... Ale trzy, no ale nie kapać, nie kapie. Będzie. No, rozdzielać by pasował do 30, do tura. No mówicie, że to jest to by było, do 30, no, to można by to dopasować. Turbo to by pasowało do 60, bo do zetora można by założyć. No. Tłoki w powietrze by wyleciały. Słuchaj, no masz czas do jutra, kręć co chcesz. Nie mam, nie, do 60 mógłbym założyć. Kurwa, paszowóz będzie na się obracał. Ja bym się zdziwił, jakbym rano ty palił, a tu 60 klekocze. Gwizda. Nieźle. Nieźle. Panie. Elegancko, kurwa, a czyściutko. To się kręci. A to może sot. O widzisz, dziadek, jeżeli żyjesz, to obserwuj. Tak to wygląda, duże śmigło i helikopter do góry może lecieć. To jest ścianie chodnicy. No, a tu jest chyba chłodnica od oleju, nie? Jakoś. To wszystko czyści na bieżąco. Jak broda. Nie korzyści. Dobrze zrobi, dupę wyczyści. Smaru jeszcze masz full. No, ma dwa dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj robiłem to tankowanie, wtedy no, tyle było. Cztery napęd jeszcze miał, to by w powietrze poleciał. Mu starczyło, dużo razy się nie zakopałem. Dobrze się polaszki nie przerobił. Tak. Tylko torpa nie zatrzymała już. Ale to bo miękka, rozładziła się pewnie. To moment, dobra. Jestem na Jaguarze. Kosimy z Gabrysiem w kukurydzę. Posłuchajcie sobie trochę maszyny.
tutaj nic nie widzę. Do vloga trochę dogram. Została ci jedna. Tu kamień nie miał zbierane, nie powinien mieć żadnych. A co za drut był? Taki tam. Ale tak sam z siebie, czy? A ja wiem. Ale gruby drut? Po siedzeniu. O proszę, proszę, proszę. No taki to raczej by krzywdy nie kozie. Zrobię. Poszedł na walce, to by tam już... Przeleciałoby. Troszeczkę by pokaradało. Ale w tym roku pierwszy? Tak, pierwszy. Może komuś się nudziło. Na pamiątkę się zostawić. Na miszkę co powiesz. Pamiątkę? Chciałem je znowu wygonić. Złomu nam się może. Ale głownik gdzie, że nie ma, wiesz, tej kukurydzy, dobrze. Ładna. Tamten też miał ładną, ostatni? Trochę głownik miał, ale tak to miał... Ale wysokościowa sporawa? No powiem ci, różna była. On tam jakieś dwie odmiany musiał. Jeszcze raz do tyłu dajesz? Tak, to on lec od razu, wiesz, jak chłopki będą zawijać, no to cyrk będzie, to ja muszę gdzieś uciekać w razie czego, nie? No. Mnie swoich to bym na dwa to sobie wyskoczył, ale ja widzę tutaj rajdowców, wiesz? To jeszcze na dwie przyczepę niektórzy? No właśnie, no to jak on tu wywinie tą ciuchcią? Zgadza się. Wiesz, pięknie sobie ile mogę. Jasna sprawa. No, trzeba nie przystawić tobie w lesie. Znaczy jak sam szef medycyny maszyny nie uszkodził. Choć drzewa to mnie tam na chuju wisi akurat. Jak to się mówi brzydko, nie? No. Ta gdzie woda kapała, mówisz? Uleciała mi posiedowa, widzisz? A to jest, wiesz co, dopatrzyłem, że to nie wiem, czy to nie jest woda, tylko ten... Herszerem myłeś. Nie. Nawaliłeś wody. Nie. Dopatrzyliśmy, że leci ten, cieknie z prawej strony. I ona sobie tutaj schodzi i leci sobie tutaj i ona tam, gdzie ma miejsce, gdzie ma dziurę jakąś, schodzi sobie spada, nie? Aha. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś płyn od klimatyzacji, ten olejek jakiś, bo to tłuste jest normalnie, jak ja ścierało. To nie wycierało się jak woda, tylko to się powoli ciągło, no zobacz, przecież palić. Rozumiem, czyli ja myślałem, że może wiesz, myślałem, że może karszerem jak tam namyłeś, nie? Ja też mówię karszerem, to se woda leci, nie? I się dopatrzyłem, o, to nie jest woda, ja by klimat tylko nie zdechł. No, u nas zdechła klima jednemu. Tak? Dzisiaj to byś jebca dostał. No tak by otworzył, by jeździł jak ty w Belarusie. No faktycznie, bo to widzę, że można otworzyć. Ale co po tym dachu otwartym? No nie, jak? No daj spokój. Marek mówi, tak chcę otworzyć, będzie dobrze. Tamte użyją. Dobrze, że koło jest, wiesz. Ale zobacz, jak zakurzyła się szyba. Jak po słońce widać. Tamte mówią, pojadą to nawet, wiesz, dobrze, że asfaltem. Kawałek tylko polną, nie? Ale kawał drogi, jaki człowiek. Nie zdążą za Boga na te zestawiki. Wiedział, to bym sobie z tego koflanda kurczaka z rożna wziął, zanim powracali, to byśmy sobie jebali, człowiek. Nie, ale już powiedzie na szczęście. Jadłem jak słynny. No, cały dzień na koszenia było. A to? Ja tam zawsze odjadłem. Nie, oni w porządku są. No. O, jemu skończysz, bo tu zejdzie. To wiesz, tamtych nie, bez sensu zaczynasz na dwa razy robić dzisiaj i jutro. To polecisz tego szwagrowi, jemu zrobisz tutaj na zawadę, kawałek będzie dojechać. A to nie przeszkadza. Ale wiesz, akurat do wieczora będzie, nie? No, bo tamtego co zaczniesz, pociągniesz dłużej do wieczora, wrócisz i co, zrobisz rano tutaj tego i tamtego znowu byś leciał jeszcze raz tam kawał, bez sensu. A na ile jest, dobro? No, tego jest chyba coś koło 3 i tam jest koło 11, nie? A, czyli dzisiaj robimy 3? Dzisiaj zrobisz te i jeszcze 2,5. Jeszcze 2,5, nie? Tego gościa. To dzisiaj piątka zostanie. Co? Nie, no tu masz to, te pole. No tylko to pole. I u jego szwagra tam dojeżdżasz zrobić 2,5 hektara, nie? Dzisiaj koniec. No, tak do wieczora byś miał, nie? O, a
A jutro, rano tu koło, co miałem poletka vis-a-vis drogi. Robisz u gościa 3 hektary, czy tam ileś jest? A może dzisiaj jeszcze zdążymy? Nie zdążysz, bo tam na zawadze, zanim pojedziesz, zanim zrobisz, to jest raz. A on ma ustawianych też ludzi na rano, bo szwagier jego, to oni pomagają tu powozić, nie? Żeby mogli ubijać jemu. Dlatego na rano, wiesz, a to zlecisz, to będzie 20 co najmniej, nie? Albo dalej. To sobie rano go zrobisz, skoczysz tam, jak skończysz, wiesz, te dwa, tych twoich dwóch gości, to sobie już zlecisz maszyną i tyle, nie? I spokój święty. Jaki kiedy zrobić? Grilla. Chcę tu zajechać z chłopakami chyba. No. Nie było okazji na tym zagrillować. To jak z Konradem. No. Znaczy Konrad chyba ze 3 lata, bo więcej tu jeździł, czy na 4. Nigdy nawet piwa człowieku nie pił. Nigdy! A po te ziarka jak przyjechał. Odmówił. Dzwoni na następny dzień i mówi: kurwa, mówi, usnąłem jak dzieciak mu. Dobrze, że ta żona taka wyrozumiała jego, nic nie mówiła. A my jeszcze z Jasiem flaszkę wypiliśmy się już świętej pamięci. Konrad mówi: Jasiu, wracaj do Zdowia, skurczy byku, jak przyjadę na kukurydzę, to żeby było piwo z kim wypić, nie? A Jasia już nie ma. Ani Konrad nie przyjechał, ani Janka nie ma. Żereczka rośnie cała. Tam licha po środku trochę jest, widzę. Ale to nic nie zła dalej. No. Samo też jak chcieliśmy tego dalej. No właśnie, co robiliśmy. A tam w dole też. Właśnie na normalnie miejsce. No mówił, chwalił się. No, ale tego... po Magierę mieliśmy dobrego. Czepa klasa. A no, a w zeszłym roku był... Jest tam więcej? Czekaj, to by było gdzieś. Przejechałeś już nawet. Ale mogłeś do końca i zawrotkę zrobić, żeby ktoś miał poprzeć odcięty. No, na rzyżysku chcę zawróć. Ty. A w zeszłym roku koło mu nawaliło, jak zaś chłopaki piąty zaczął ciąć tu na tym kawałku, to pierwszy kosiłeś. Nie mógł zrobić, bo lewarki chodziły w piasek. Czy tam było mokro wtedy. Wywalił całą przyczepę, ty. Na ziemię, nie? Później zbierali. Żeby zrobić. Zawrotkę ze szczeltu normalnie, prosto. Pierdolę, to marny kawał mają, wiesz, jeszcze opona strzeliny w pierwszym ciebie mówi. Nie mam żadnego tu drivera, on tam gdzieś czeka, widzę w krzakach. Co? Mówię, driver jakiś w krzakach czeka, nawet nie podjechał tutaj. Podjedzie. Ale bo przecież dzień nierówno uprawiony, nie? Bo się jedzie hurt. Nie, jest, ale to jest piękne, tak myślałem. No ale no co zrobić? Takie życie chopa na wsi, no. Chcę dosypać chyba z małych. Nie, on ucieka, tylko wjeżdża na równiejszy. Szarpie nie miałem. Stoi tutaj, czeka, podjedzie zaraz. Ale mogę go dosypać, jak chcę. No, już utrzęsło się, wiesz? Po tych dziurach. Mauzera jak jebał za ten błotnik. To im się utrzepie, to jak tam dojadą. Tak, i powiedzą, że po pół ładowali, nie? Nie, no widzi, że trzeba. Dobrze, film jest, to wiem. Jest wszystko udokumentowane. Jego braciak, aż z Muchlowa przyjechał mu, to Muchnic, pomóc jemu. Mówiła, żeby nie
nie mogły to duże wózki być, a więc no dwóch czy trzech ma wozić daleko i co duże wózki. No są duże, zobacz. To deski sosnowe. Kameko. Strout mam to chyba jakiś. Chyba tak. Sosnowa wersja. Kubota. U mnie te pokazy wtedy, co były tej Kuboty, powiem ci, że niewygodnie mi się jeździło Kubota. Małe te kabiny, kurne. Nie, klima nie fajnie rozwiązana, pewne rozwiązania ma fajne. Zwłaszcza to nawracanie takie, wiesz, na miejscu, nie? Że sobie włączasz, wiesz, ten guzik, czy wórce coś i zakręcisz sobie. Znaczy jak skręcasz, to wiesz, te koło, jedno szybciej zapierdziela, a drugie wolniej, nie? Przednie i moment w miejscu ci lewicy nadrzuca. Wiesz, że daleko jechać? Chyba cofa. Ja pierdzielę aparat. Nie no, słuchaj. Jak, no, nie, jedziesz, jak nie jeździł, to nie ma wprawy. Tutaj rondo by chciało jeszcze zrobić. Teraz ujdzie, patrz. Zobacz, no, wody przyszedł. No. Cofnie sobie. Nie, ja sobie moją sławkę zmienię. Może ci wyleciała gdzieś na dół. Drugą. Dzwoni coś ważnego chyba. Nie, może. Odbierz wyś. Halo. Halo. Co? No, co? Ja nic nie chciałem. Nie dzwoniłem, kurde, na razie. Może do sklepu chcesz zastąpić po drodze. Dupę mi tam wraca. Bo ma sklep tam po drodze. Dzwoniłem. I ono też ma taką opcję, że jak ustawisz na no, teraz tę wysokość, podniesiesz do góry, ciapniesz na dół, to wróci na tą samą? Tak. Dobra, teraz zagadka ci dałeś słuchawkę z drugą. Znajdziesz. Krótki ten rozrzutniczek, ty nie musisz jemu pokazywać, tylko sandasz żaden przekręcić, nasypać. Co tam się tak sypało? To z niego? Tak, bo on wąski, wiesz, jest. Będzie pewnie, panie, bo wąski to przepierdalać będzie. Nie gadać, aby to jemy świnił. No. A to z tyłu się sypało. A nie wiem skąd. No z tyłu. Może. Ty to perfidnie zobacz, cały tył jest zasypany. No to wziąłby desko, a bo on wywala tędy. No zobacz, 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 zobacz jak ścieli. Tak. No to on sypał, tak. Jak mu to dupę... zanim dojedzie na krzywie, to będzie pół. Tak. Czy ja mu dupę sypałem, to zobacz ścieli. Ten nie... też nie ma patrz, widzisz, to też będzie gubił. No. To śmieje się z tego Tomka, bo nie powiem pół, czy zgubili, kurwa. Ty, ja tak z daleka patrzę, mnie ten zetor, przód napęd, ale zobacz, takie koło ma dziwaczne. Wziąłem się ten, mierzyłem kukurydzę dwie na dwóch polach, nie? No. Maszyn, wiesz, na wilgotność 26,5. Wow.
A to mierzyłem, co teraz kosimy? 36,5 albo 37. Tak? No. Ziarno, ziarno, nie? Ziarno. Wcześniej siałem. No. Taka różnica właśnie, nie? Czyli jeśli przez kombajn przejdzie, to prawie 30 mają przeliczyć, czyli z tydzień jeszcze trochę więcej i będziemy kosić na ziarka, nie? Tak, no bo nie możesz za dużo nasypać, bo on będzie uciekało, nie? Tak, nie będę sypał. No bo nie powiedzą, że ścielił. Ta, no, no, to będzie, będzie, nagrywaj. Nagrywam, gdzie, nagrywam. Gdzie jest burta tylnia? Nagrany jest, nie no, bo z tyłu będzie wlatywało. Gdzie jest burta z tyłu? Nie ma pana hydrauliczna, gdzie jest? Tak, jak u mnie to jest, nie? Mówisz, że tam i tam, gdzie ty czułeś tej piesznicy, nie? I tamtędy i na pewno asfaltem, nie? Tu po dziurach zanim przylecą, to zobaczysz, że będziemy czekał jeszcze spokojnie, nie? Bo oni co tam wezmą? No, jak gapa w dziób wezmą, nie? No, jakby tutaj musiał zrobić najlepiej. No, ale temu z tyłu bynajmniej nie uleci, wiesz? Cztery sobie wiesz tam, bo po co ci zjeżdżać? Na no, moment mu dziapniesz i będzie. Ty no dobrze, że i tylu nawet jest, tyle pomogło. A na nasi co by zrobić? Za coś, ty nie da taką odległość. Tak by w to, że włożyliśmy z Jastrzębicą. Ty byłeś co na cztery, nie? No. Wózki też czekał Marek, nie? Ojej. Tamte dwa wszelkie duże były. Ale dzisiaj będziesz miał nagranie roku. Tyle sprzętu. No. A tak to same fendy. Się zatytułuje, że 6 ten Jaguar kontra 6 traktorów. 6 szerszeni. To jest dobre, ulicz. To jeszcze same zagramoniczne bacz. Tak. Same, jak tam piszą w tytułach niektórzy. Same, Fend, tam dwa razy, coś tam, Zetor. Nie, dwa razy Zetor będzie tam, coś tam jeszcze, nie? Tam jeszcze tam stoją jakieś na tym, z dwoma szczepami stoją. Akcja roku. Kołami Passat. Znajdzie, zdąży, spokojnie ci mówię. Zanim tam ci przyjadą, to jest, tu jest jeszcze jedna nastawka, tylko. Tego gościa, co tam się jeden dwójką był z tymi kołami takimi dziwnymi na przodzie, ale napęd, nie? Te dwa a i pół teraz? No po tym, nie? Te 2,5 hektara. Tak, no on tam raczej, bo jego żona przyjedzie, nie? Ale tu zanim skończy, zanim bo przyjeżdżałem, to jeszcze zejdzie. Akurat tam zanim dojedziesz, zrobisz, to będzie wieczór. Jutro skończysz tamtych i koniec, nie? Niewiany. O, zbiornik mi przywieźli. O. To paliwko. Ile? 1500 litrów, 3800 chyba netto, tak. Plus 2, no 4600 coś tam. Wszystkim, nie? Tak, wszystkim. Zaraz później samochód przyjechał, zatankował go. I... Pan akurat nie na stronę trafił, na no nie, bo w drugą stronę akurat jest. Ale powiem ci, tu jest polska jakaś odmiana kiżonkowa. Przynajmniej tutaj ładna jest, bo nisko ma. Tam jest gorsza, ale tylko ziarenka jest, widać tej, tej kukurydzy. No, jest, jest, jest. Ma co właśnie na robić. No, teraz już z wam szczepami. Ja nie wiem, czy to nie jest ostatni już chyba. No, ostatni. No, i teraz będziesz czekał, aż przylecą chłopaki.
tam tego sporo godzin pociąłeś, nie? No. 6 godzin. No. Efektu trochę było. Którą pan czuł się pierwszą ładunkę? Tak, bo żeby nie widzieć, później nie będzie widział, nie? Ja, ta to sztywna jest. Nie wiem. Sztywna. Może i tak. Nie ma żadnej. A to wiesz, no to zostawi ją, przyleci jedną albo... Przykryją na tym, albo nie krową za tydzień. No, zakiszą na przyczepie. Udepcą w trzech, nie? Czy tam cztery. Bo sami ściągną i te zamkną dobrze i będzie pojadane. Bo ona jest pomysłowa. Podjeżdża, tak. Ale zobacz, nie? Zaraz jak będzie widać, jak szybko taką przyczepkę można zasypać, no nie? Ile na Forsmitta wchodzi, nie? No, jaka to różnica, nie? Bo ludziom się wydaje, że Forsmitt nie jest duży. A tu się okazuje, że tu przejeżdżasz kawałeczek i już jest, wiesz, nie? Wiesz, swoją drogą na tyle przyczepek już trochę ucięte, nie? Tylko jak to cała będzie ciął te cyple, to tu będą musieli obróźnić co najmniej 3 razy. Co najmniej. Więc to zejdzie. Co? Więc zejdzie jak 3 razy obróci tę taką odległość, nie? No. Wiesz, gdyby tu było 5 forszmitów, nie? No to tak, to zdążyłem. Przekopał, przekopał. Ryje jak ci klesie. Już, koniec. Nie warto doładowywać tego. Może byś musiał podjechać jeszcze po taki. A co to byś ruszył, kurwa, ile? Metr? Ciu, teraz zagadka. Co to, jest moja... Co to jest, jak Kiepski mówił? Co to jest za zagadka? Dwie kulki i armatka. Ale jazda. Gdzieś musiała ci pierdzić, wleczeć. Ale gdzieś jest blisko. Wodecki się odzywa z długość zaganiacza, nie? Ja wyjdę, zadzwonię do tego, żeby zadzwonił do tej Anki, żeby przyjechała po ciebie. Uważam, że do 20:30 co najmniej ci zejdzie, czy tam do której. Spokojności. Też nie ma, żeby stale na bazie, żeby rypać do 23:00. O 23:00 rypać to można kogoś innego ewentualnie. Co jest najlepsze? Z ryb, no? Walenie albo rypanie. Czyli to my kosimy tylko dotąd, a tamto zostaje całe już? Na ziarno. Aha, czyli my tylko dotąd robimy. Tak, my nie robimy całe. A, no to na luzie. Ja myślałem, że na prost domu, ale do końca miedzy, nie? Nie. No ja tak zrozumiałem, wiesz. To zabiorę na luz, na tym, na luzie, nie? Też sobie wymyślił jakąś tak gdzie, no ta, no po całej długości tam jest. Nie ten kapselek jakiś założyć, bo tam piach się dostaje w to łożysko. Padło. Butelki. O, plastikowej. I założyć te czarcińskie. A to nie bo już to stanie. Ludzi nie ma, to się nie pręczy. A
razem, tamci dolecą. Ci to wiesz, szybko jechali, mają 50 na godzinę, nie? Ponad. A tym zatorem jakby jechał 50, to by, nie wiem, z kabiny wyleciał, szyby by powylatywały. Przyczepę. I przyczepę zgubił, by wpadła w również, no. Akcja kukurydza, dziadek opór. Fajnie, bo wjechałeś, jedziesz w tę stronę, a ten dziadek najstarszy bracie w kukurydzę zaczął sobie wchodzić, nie? Tak go wołać, ale jak coś tam wchodź, bo cię wymucą. A dziadkowi może chwilowo się kupę zachciało na przykład, nie? Tak. Lub tam inną potrzebę fizjologiczną. Dziadek chciał iść na dwójkę, a mu nie pozwolili. Dwójeczka. O, jest właśnie nowy odcinek, blog ekipy. Wojtang. Wojta się przyjął do roboty na strzeżonym parkingu. Podjeżdża BM-ką i ma całe zatankowane, rozumiesz, ten. Na parkingu teraz? Coś spadło. Co spadło? Coś, nie wiem. Butelka jakaś, coś? Nie wypierdzielę, że opoczyliśmy zobaczyć, czy nie je mnie na bok. Było blisko. Było blisko. Ale może gdzieś bój, nie? Nie, kurwa. Tu jest zarówno. Zarówno tu już jest, ale tu jak zjeżdżał, to by poderwało koło i nie odważył i rąb, bracie, by było w moje ten. Trach, w las. No bo ten kabel wysoko, bo tak rurę miał uniesioną, to ja nie wiem, ty. Taki dźwięk będzie słychać. Powiem ci, że jeszcze nie widziałem przynajmniej udarkowych ciągników, żeby właśnie był fęt, jakie są te 800, żeby bez tego był, nie? Bez tego zaczepiku, bez przodu, nie? Prawie każdy ma ten, tego tuza. Zresztą się zdarza 815. Tutaj gościu ma 812? Czy coś takiego? Ale Mario niemożliwe. A nie, starszy model, nie? Wyłączymy kamerę, nie będziemy namawiać do palenia papierosów. Fajka pokoju. Z czarkiem razem, tak jest. Palimy fajkę pokoju i wyłączamy.